Halo, halo, witajcie w kolejnym odcinku serii Vintage Story na modach. W tym odcinku mam zamiar dokończyć naszą zbroję lamelkową. Tutaj już wydłubałem parę tych lamelek, ale jeszcze trzeba ich więcej. Więc w międzyczasie byłem wydobyć trochę więcej malachitu. Przy okazji prawie zniszczyłem jeden kilof. Prawie to akurat prawie. Tak, więc dzisiaj sobie epizod zaczniemy od, że tak powiem, wytopienia reszty tych lamelek, więc przygotujemy sobie więcej tego malachitu. Tutaj przy okazji się porozwalały jakieś narzędzia, tak, między innymi zużyłem już całą łopatę, więc ja tutaj nastawiam resztę tych lamelek. I prawdopodobnie spotkamy się za chwilę. Czekaj, najpierw jeszcze drobne sprostowanie co do tych obcęgów z metalu. Sprawdziłem wersję moda i autor zupdate'ował jeszcze dwie wersje do przodu, więc miejmy nadzieję, że jest poprawione. To szybkie, że tak powiem, zużywanie się tego narzędzia. Te poprzednie obcęgi, które tutaj zrobiliśmy, one, że tak powiem, zużyły się od razu, więc zastąpiłem je innymi z tego moda obcęgami z miedzi. Zobaczymy, jak to da radę. Ale ja tutaj nastawiam kolejne sztabki. Tak, 4T. I zabieram się za wytapianie, więc prawdopodobnie spotkamy się, jak już wytopię te lamelki z brązu. Bo to już widzieliśmy w poprzednim odcinku, więc chyba nie będziemy tego powtarzać. Dobrze, tu kolejna porcja tych lamelek stygnie. No, już chyba ten mod został naprawiony, więc nie musiałem nic, że tak powiem, w nim zmieniać. Więc nasze obcęgi z metalu zadziałały. Może jeszcze w międzyczasie pokażę wam, co tutaj jeszcze wokół domu zrobiłem. No tutaj dodałem jakąś kolejną kolejny ten, miejsce na formy, żeby się, tak powiem, nie wałęsały się tu po podłodze. Tu zrobiłem kolejną skrzynkę na rzeczy do wytapiania, tutaj skrzynkę na jakieś przybory. W końcu wyczyściłem te, że tak powiem, skrzynkę na różne rzeczy do podpałki. No tutaj w domu się raczej nic nie zmieniło. Wymieniłem może kwiatek wokół, że tak powiem, obejścia. Też się niewiele zmieniło. Więc ja tutaj po prostu kontynuuję dalej wytapianie tych lamelek, bo w dzisiejszym odcinku chciałem zrobić w końcu tą zbroję oraz może wybrać się do tych ruinek, które tutaj mieliśmy, tak, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Będziemy mieli zbroję, może zrobimy sobie też od razu ten łuk refleksyjny, bo już tutaj to łęczysko wyschło. Co tam było potrzebne do tego? Chyba jakaś skóra była do tego potrzebna, zobaczmy. Łuk refleksyjny. Skóra, deski, sznurek, kości. No chyba wszystko będziemy mieli. Skóra, deski, kości, dwie kości, sznurek tutaj był, trzy sznurki i cztery deski, tak? Ta zbroja lamelkowa chwilę zajmie, zanim te lamelki, że tak powiem, wyschną. To trochę będzie czekania. Zobaczmy, czy z tych desek się uda. Tak, skóra, łęczysko, sznurek. Nie. Czyli co, nie te deski. Zobaczmy, deski sosnowe. Czy to muszą być jakieś konkretne deski? Skóra, kości, sznurek. Nie. Co to muszą być za deski? Klon, orzech, dąb. To chyba muszą być konkretne. Gdzieś miałem dąb.
Tu chyba... Już za dużo tych rzeczy mam w inwentory. Brzoza... Trzy deski dębowe, no to... No zaraz co, dorobimy jeszcze desek w takim razie. No na razie tak zwane odłóżmy do skrzynki. Tu gdzieś miałem jeszcze dąb. To sobie jeszcze szybko go tutaj machniemy. O. Zobaczmy, czy to musiały być konkretnie deski dębowe. Chyba tak. Coś jeszcze. Coś jeszcze nie tak. O, po jednej, nie. Skóra, kości. Deska. Suche łączysko refleksyjne. Lniany sznur. Nie, to lniany sznur to musimy surowe dzikie mięso mieć do tego. No dobrze, to chyba jeszcze, że tak powiem, łuk refleksyjny za chwilę poczeka. Na razie zrzućmy to do skrzynki. Więc tak, ja tutaj się zabieram dalej za te lamelki. Aż uzbieramy ich tutaj na przynajmniej zbroję, tak? 11 sztuk, więc ja rozlewam dalej ten brąz. Nie wiem, czy to już nie wystygło. Tak, tutaj kolejny tygielek. I czekam aż to wystygnie. Może jeszcze jedną partię zrobię, więc widzimy się za chwilę. Dobrze, to już ostatnia partia lamelek. To sobie podajmy jeszcze dwie lamelki i tutaj resztkę do formy. Więc tak, tutaj te lamelki, czy tak powiem, się stygną. A my sobie tutaj zobaczmy, co możemy tutaj z tego skonstruować. Wziąłem te nasze futra, duże. I zobaczmy, to było chyba w ten sposób. Taki kształt. O, mamy zbroję lamelkową. I chyba stać nas jeszcze też na... Tak, na spodnie lamelkowe. O. Już hełmu chyba nie będziemy robić, chyba nas nie stać na hełm. Więc bierzemy sobie tu jakieś rzeczy. Weźmiemy tą skrzynkę, jakby trzeba było jakieś rzeczy stamtąd sobie przynieść. Tak, ubierzemy sobie tą zbroję. Co prawda pewnie będziemy bardziej głodni przez to. Też wydajemy dźwięk taki inny, jak w tym chodzimy. No i jutro... Teraz to się prześpimy, jutro się przejdziemy tam do tej ruinki, zobaczyć co tam będzie. Ja tu jeszcze odłożę, to, że tak powiem, szpargały i idziemy w Kimę. Się kimniemy do rana. Akurat 8 rano. Chcemy sobie coś wszamać na śniadanie. Co my tu mamy? Jakieś resztki. Weźmy sobie jedno te. Bandaże jakieś mamy. Zbroję, że tak powiem, założymy sobie już na miejscu, jakby się tam trzeba było z czymś walczyć. I tak, weźmy może jeszcze łuk. Ten nasz długi łuk. Strzały. Mamy włócznie, mamy łuk. Jesteś
jesteśmy przygotowani, idziemy. Zobaczymy, zobaczymy, co to z tego będzie. Bo tam ostatnio była szarańcza z piłą mechaniczną, co nie wróży nic dobrego. Podejrzewam, że mamy kill off, tak? Jakbyśmy musieli rozbijać jakieś... Że mamy kill off, mamy naszą glebę z trawą, jakby trzeba było się wspinać. I idziemy. Tu jeszcze jakiś pan goblin po drodze. Ja już nawet nie sprawdzam, co ci goblini mają, bo raczej nic nie mają nigdy. Tak, jeszcze zobaczmy może, czy nie wpadniemy po drodze na jakiegoś niedźwiedzia. Może sobie już ubierzmy tą naszą zbroję. Czy dźwięk wydajemy chodzenia? W którą stronę to było? Tu bardziej w prawo. O, tu jakaś dziupla. Zajrzymy sobie do tej dziupli, co tu będzie w dziupli. Nasiona ryżu. Nasiona rzepy. Nasiona lno. Zębatka i to tyle. Zębatkę sobie na razie odstawimy. Bo coś mi się zdaje, że... będzie nam zawadzać ten cały lód. Zobaczmy, czy tu może jakiegoś niedźwiedzia nie ma w okolicy. Tu jest jakiś pan osiołek. No i zobaczmy tą ruinkę, co tutaj jest. Tu jest jakieś zejście w dół. O! Był wilk. Tam ucieka w las, żeby tak powiem, nie zawrócił tutaj do nas. Raczej go chyba nie dogonimy w tej zbroi. Dobra, wracajmy do naszego, że tak powiem, celu tej wyprawy. Czyli do tej ruiny, co tutaj będzie. Weźmy się, może troszkę się uleczmy. Wiem, że powinienem zdejmować teoretycznie tą zbroję przed leczeniem. No dobra, patrzymy, co tu będzie. O, tam jakiś pan drifter chyba chodzi. Co tutaj jest? Coś tam spadło w dół. O! Ło! To była ta szarańcza z piłą mechaniczną. O, to tam dzwon jest, dzwoni. Tam będzie tu przyzywał przeciwników. Dzwon to jest taki boss w tej grze, który po prostu nic nie robi, tylko przyzywa przeciwników. On chyba tu gdzieś po ziemiach jest. Tak, tutaj... O! Ile ty masz życia? O, już się roztegował. Coś z niego można wyciągnąć? Jakiś lód? Nie. Coś tu z niego wypadło, jakieś części, jakieś zębatki. O, dzień dobry. Au. Już stamtąd wychodzimy, bo jakiś silny. Jeszcze by tego brakowało, żeby nas ten dobił. Gdzie to ten drifter tu był? No to ten dzwon ich tam poprzyzywał tyle.
No ale już go nie ma, już będziemy mogli to jakoś chyba trochę spokojniej, że tak powiem. Najpierw się tu podleczymy. Tu mam jakiś cylinder wypadł z muzyką. Metalowe złomy. No podleczmy się trochę najpierw, zanim tutaj ruszymy dalej. No, jakaś zębatka nawet wypadła. Wiecie co, ja tu postawię tą skrzynkę. I będziemy tutaj wkładać trochę te rzeczy. Że tak powiem, niepotrzebne. Jeszcze się trochę podleczymy tym, zanim założymy zbroję i będziemy patrzeć dalej, co tam było. Na pewno tam coś ciekawego. No ten... No układ niewiele dają, tylko dwa HP-ki overtime regeneruje. Ta zbroja, że tak powiem, zmniejsza nam to leczenie też. Myślę, żeśmy się tam wypstrykali z tych włóczni. O! No, poziom trzeci był ten drifter. Co my tu mamy? Skrzynka z zębatkami. Karwasze. Skrzynka z gratami. Jakieś marchewki, więcej jakichś melodyjek. Tu jakieś ozdoby. Au! O właśnie. Tak myślałem, że gdzieś tu będzie ta szarańcza. Gdzieś tam na górze są spawnery. Ale ja tu chciałem po te włócznie wrócić. Tu też trzeba uważać, bo są kolce metalowe, które nas, że tak powiem, dość mocno potrafią zranić. Gdzie jest nasz kill-off? Sobie te kolce, że tak powiem, wydłubiemy stąd. O! Wikowy uchwyt na pochodnie. To jest dobre, bo to są uchwyty na pochodnie, zawsze w cenie. Tu jakieś głazy bazaltowe, jakieś, że tak powiem, dekoracje. Ja sobie te żelazne płoty sobie zabiorę, bo one ładnie wyglądają. Może coś zrobimy z tego. Tu jakieś dekoracje. Tutaj ten dzwon. Tutaj chyba nic nie ma, są jakieś dekoracje. Jakieś wiekowe krzesła. Czy tu coś jest, jakieś zapadnięte łóżka? Chyba nic. A czy coś niżej jest? Kała bazaltowa, tam chyba nic nie ma. Dobrze, musimy, że tak powiem, troszkę Geronimo wyskoczyć na zewnątrz. To co odwierzchimy, jest niepotrzebne. Bo tam na górze gdzieś jest spawner tych... O, tu do nas jeszcze jakiś rzuca. Włóżmy sobie do skrzynki nasze znaleziska. Skóry drifterów. Ciekawe. Jakieś metalowe części z niego wypadły. Tu gdzieś trzeba patrzeć po sufitach. Będą prawdopodobnie spał. Albo ten dzwon przyzwał tą szarańczę, albo są gdzieś takie spawnery tych
drifterów, znaczy tej szarańczy. Tu też trzeba uważać, bo to jakieś kolce będą, widzicie, to są kolce. No jakoś nie widzę żadnego spawnera szarańczy. Gdzie tu jest wejście do góry? Chyba musimy sobie zrobić własne. O, mam nawet drabinę. Zrobimy sobie wejście do góry. Co tu jest na górze ciekawego? Poza tym, że można łatwo spaść. Jakieś puste skrzynki. Patyki, dobrze, mogą być patyki. Więcej skrzynek. Saletra, o, to już coś. Jakieś więcej tych. Wiekowe skrzynki. Ja może kiedyś wrócę po te skrzynki. Czy tu coś? Nie, tu jest ściana. Czyli to taka tutaj ruinka na górze, takie zawalone. Dobrze, spróbujmy zejść po tej drabinie, a nie je spaść. Tak, tutaj więcej tych kolców. To wszystko to jest chyba po prostu... Tutaj chyba najcenniejsze będą te wiekowe, wiecie, wiekowe deski. O nie, tu jeszcze były jakieś te ruiny, nie, to się po prostu rozpada się na takie coś i to potem nie ma co z tym zrobić. Czy tam coś jest jeszcze może na tym? Nie, to chyba jest taki murek. Chociaż... Ja szukam, o właśnie, uchwyty na pochodnie. Czy tu jeszcze gdzieś na tej ciemnej, tak, tam jest jeszcze jeden. Tu na tej, wiecie, na tej ciemnej ścianie, to ich nie widać za bardzo. Parkour. Tutaj jakieś jeszcze szczątki. Dobrze, zobaczmy tu jeszcze na dole. Tutaj więcej kolców. O, tutaj jakieś... Ciekawe, czy to się da zebrać, nie wiem, tu siekierką? Nie, to chyba... Chyba też tylko... dekoracja. A nie, udało się zebrać. Chyba jest... Tak, to jest tylko dekoracja. Nie wiem, czy to jest sens zabierać ze sobą. Wiecie co, ja to odstawię nam z powrotem. Bo to chyba jest tylko taka dekoracja. Że tak powiem, nawet tam nie możemy nic na to odłożyć. Jakiś ołtarz, książka, nic tutaj. To one dekoracje stałe. Tu gdzieś spadł ten... Uchwyt na pochodnie, to w sumie najcenniejsze. O, tutaj sobie podskakuje, tak. Czy coś tu jeszcze jest? Tutaj więcej kolców. Tu jeszcze jakiś taki pokoik. To jest chyba tylko taka ściana. O, kolejny uchwyt na pochodnie. Tu jakaś skrzynka. Tunika górnika. Nasiono sosny i patyki. Tu jeszcze jedna skrzynka. Kajdany. Zwój sobie weźmiemy, bo to lore. No, są też wiekowe łóżka. No, już my mamy jedno wiekowe łóżko, więc chyba nie potrzebujemy więcej.
Już 16, ciemno się robi, trzeba będzie się zawijać stąd. No takie ruinki, coś, może coś tutaj jeszcze dookoła tych ruin ciekawego. Stawmy sobie rzeczy do skrzynki, a tutaj co jest? Na jolo wchodzę. Czy tu coś jest? Nie, tutaj nic. Tutaj też nic nie ma. Takie... Spodziewałbym się, że tu coś będzie, jakaś ukryta... Ukryta komora reaktora, czy coś, czy coś takiego. Chyba nie ma. Tak, to było to zejście na dół. Tu jeszcze tego pana trzeba obrać. Skóra i jakieś coś. Zębatkę miał jedną. Dobrze, podkładajmy sobie rzeczy, co tu możemy odłożyć. Nie za dużo. To jakieś te sobie kamienie odłożymy na podłogę. I tak, to chyba byłoby na tyle tutaj z tej ruiny. Słyszałem coś, nie wiem, czy to nie był niedźwiedź czasem. Wejdźmy może tu. Zobaczmy tak z góry, czy nie ma jakiegoś dzbanka gdzieś na górze. Nie, chyba nie ma. No dobrze, no to tam jakieś konie chodzą, jakieś te rogate te. Coś tu jeszcze w okolicy jest. Drzewa. Tu coś może będzie, nie wiem, zobaczmy. Ale wiecie co, przejdziemy się, zabierzemy nasze łupy do domu. I przejdziemy się tutaj jeszcze jutro. Bo to tak dźwigać tyle rzeczy. Więc dobrze, ja wracam do domu, się rozpłaszczymy, jeszcze może się przejdziemy w tamtą stronę. Dobrze, witajcie ponownie. Tutaj jest nasza skrzynia z łupami z tej ruinki. Ja sobie tu jeszcze zrobię jedną skrzynkę i jeszcze pójdziemy może jeszcze raz ten las, zobaczyć, czy tam coś jeszcze ciekawego nie ma, skoro już mamy, że tak powiem, rynsztunek na podorędziu. Założymy sobie może tą zbroję jedną. Mamy włócznie, mamy strzały, mamy jakieś tam skrzypne okłady. Tutaj widzicie, już zainstalowałem te uchwyty na pochodnie. Dzięki temu nie będę musiał się tam martwić, że te pochodnie będą gasnąć. Zobaczmy, może pobiegnijmy w tą stronę. Czy tam będzie, co tam będzie, jakiś niedźwiedź może, czy coś, zobaczymy. Wcześniej, wiecie, bałem się trochę eksplorować ten las, ale dzięki temu, że mamy zbroję, to można trochę się tutaj w ten las zapuścić. Oczywiście miejmy na podorędziu te nasze, może nie kilof, tylko różne takie te, tu jakieś króliki. Chyba był jakiś zwierzyna jakaś łowna chyba. O nie, był jakiś jednak. Co ty jesteś? Jakiś lew,
O kurde. Ło. No jakiś lew był w tym lesie, to ciekawe. O, miał różnych rzeczy, to jakiś mózg, tego nie wiem, mózgu nie będziemy brać. No, ale przynajmniej wpadło trochę żarcia. No i przy okazji nas trochę poharatał mocno, jakby nie ta zbroja, to byśmy byli już kaput. Uleczmy się trochę. Może właśnie na odwrót, trzeba się pościągać zbroję, żeby się leczyć. Bo ona ma tutaj minusy do leczenia, minus 10% i to też minus 10%. A co bym chciał znaleźć w lesie, to jakieś pszczoły, nie wiem czy zimą da się znaleźć pszczoły. Ale przynajmniej będzie mięso. Na łuk refleksyjny, tak? Bo to było nam potrzebne. Potrzebowaliśmy dzikie mięso. Od razu będę zbierał te małe drzewka. Tak, a nóż na wypadek. Co tu będzie z tej strony? Bo tutaj z tej strony lasu jeszcze nie byliśmy. Tam jest nasz domek, czy idziemy w tą stronę. Pewnie znowu będzie jeszcze jakiś niedźwiedź czy coś. Co to jest? Klon. Jeszcze trzeba mieć oczy otwarte na jakieś dęby może, żeby więcej skór wyprawić. Tutaj więcej obsydianu. Jeśli tak wiecie, chyba kręcę w kółko. Może chodźmy bardziej w prawą stronę. No, znowu coś słyszałem. Tu jakieś takie pagórki. Już docieramy do tej części lasu, co nas jeszcze nie było. Jakaś taka... O kurde. Nożem podskoczył on prawie. Panie Misiek, my mamy zbroję, a ty co masz? Ha, jeszcze Misiek upolowany. Nie wiem, czy go tutaj weźmiemy ze sobą do torby. Można by go tu wziąć, pokroić. Sobie tam te szpargały, że taką odłożymy tu. Co prawda nie planowałem, że tak powiem, iść na polowanie, no ale się zdarzyło polowanie. To sobie podkładajmy tutaj. Nie, dzida będzie mi potrzebna jeszcze. Czy też jakieś dzidy żeśmy zgubili? Nie, chyba nie. Tu jakaś jest taka pustynia bazaltowa. Kolejna dziupla. Wdepnąłem w tego szczelinę.
Dobrze, może tak będziemy powoli skręcać może w tą stronę. No, ekwipunek się kończy. Życie też nadszarpnięte. Może po prostu chyba zawrócę. O, co to jest? Jakiś taki pojedynczy ten? O, skrzynka. Co tu będzie? Podzespół Jonasa. Mączka kostna. Fabuła. Koszula kupca. Utrzane rękawiczki i bransoletka. O, patyki. Patyki jeszcze się też zmieszczą. No, nawet jeszcze jakiś lód żeśmy wyhaczyli tutaj. Ja trochę tego skrzypu nazbieram, chociaż ten skrzyp, który tam koło domu rośnie, też jest dobry, ale on jest jakiś pokryty śniegiem. Nie? Jakiś się, że tak nie nadaje do jakimś cudem do kraftowania. Zbierzemy sobie tutaj tego skrzypu. Puste burówki. Czy był jakiś tygrys, czy co to było, i niedźwiedź? Dobra, wiecie co, ja będę wracał już tędy. Będę sobie wracać tędy do domu. Co tu w tym lesie jeszcze jest? Jeszcze sobie to zetniemy na koniec. Ale no, ten niedźwiadek gdzieś mnie zaskoczył, że tak powiem. Prawie, jak to mówią, podskoczyłem razem z krzesłem. Gdzie my tu jesteśmy? Tutaj jesteśmy ciągle wokół tej ruinki. Tu jakaś taka pięstwina bardziej. O, kolejny, nie, kolejnego niedźwiadkowi podziękujemy. O, już chyba wracamy do domu. Czy on tam za nami idzie? Chyba nie. Coś tam słychać. No nic, wracamy do domu, mamy łupy. Oprawimy jeszcze niedźwiadka. O, tam z dala nasz młyn się kręci. Nastawiłem też z powrotem żarno, żeby mieliło wapno. Żebyśmy mieli wapno na ten. Na wyprawianie skór. Więc tak, wyprawę można uznać za udaną. Zbroja nas uratowała i to nie raz, więc myślę, że to nie było, że tak powiem, zmarnowane zasoby na to. Bardzo, bardzo dobra ta zbroja się okazała jednak na takie wyprawy. Tam coś sobie zasadzimy. O, już i tak trzeba by wracać do domu, bo już marzniemy. Odwieźmy naszego misia tu na ten, na haczyk, naszą skrzynkę z podróży. A tu mam. No, shift, nie ten klawisz. Tak, tu z powrotem nasz ten. Oprawmy naszego miśka. Z tego miśka można sobie chyba też zrobić czapkę, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba
ta czapka, widzicie, 2,8 stopnia ogrzewania w przeciwieństwie do już 0,9 naszego kaptura łowcy. Można by sobie to zrobić, potrzeba tylko skórę, sznurek i nóż. Janusz, no może zróbmy sobie na zakończenie jeszcze czapkę. Czapkę z misia. Tak, to i sznurek. Chyba tu był sznurek. O! Czapka. Czapka z misia. Tak, ten misie musi tu jeszcze sobie powisieć chwilę. Ale tak, wydaje mi się, że to udana wyprawa do ruinek. Mamy naszą zbroję, jak tam ona właśnie się prezentuje. Troszkę uszkodzona. Odwiesimy ją tutaj na stojak może. Stojak na zbroję, jak się robiło. Stojak na zbroję, na książki. Aha, siano i 5 desek. No to jeszcze zróbmy sobie stojak na zbroję. Siano i tu gdzieś jeszcze miałem deski. O, odwiesimy naszą zbroję lamelkową. Może dorobię jeszcze do niej hełm. Tak. Nie. Kontrol. Zawsze się mylę. O, i mamy naszą zbroję, więc tym optymistycznym akcentem podziękuję wam już za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, czy co tam uważacie. I dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Vintage Story. Cześć!